Wychowywać. Ale jak? Ksiądz dr Marek Dziewiecki, psycholog, rekolekcjonista, autor wielu książek, radiobooków, terapeuta uzależnień, szczęść Boże, księże Marku, mentalność zwycięzcy. Szczerze mówiąc, to jak patrzę na realia szkolne, przedszkolne, a raczej jak słucham obserwacji, wniosków naszych radiosłuchaczy, tych, którzy do nas piszą, tym, z którymi ja się spotykam, którzy rozpoznają nas po głosach, zaczepiają, to mówią, że niestety częściej to w szkole czy w przedszkolu, nie chcę powiedzieć, że w przedszkolu, ale chyba w szkołach polskich, obniżane jest poczucie własnej wartości, czyli dziecku mówi się, no słabo ci poszło, lepiej nie będzie, raczej się już nie poprawisz. W tym kierunku, więc dlatego ja pomyślałam mentalność zwycięzcy, dziś będziemy mówić o tym, jak powiedzieć do dziecka, you can do it. Dasz radę. Masz sobie potencjał. Co powiedzieć nauczycielom, rodzicom, księże Marku? Wiemy, jakie popełniamy błędy, tak? Nie możemy przeholować w tą i w tą stronę, tak? Ale to spójrzmy na jak wzmocnić nasze dzieci? Otóż może w tej audycji skupmy się na szkole, a może jutro na rodzicach. Mianowicie, gdy chodzi o szkołę, no to problem polega na tym, że większość nauczycieli, kompetentnych przecież, mających dobrą wolę i chcących pomagać tym dzieciom. Wybrali przecież ten zawód, tak, prawda? Ten zawód. Większość nauczycieli czuje się, ja powiem tak po mojemu, mocno zaszantażowani programem szkolnym, który mają realizować, z którego są jakoś rozliczani. Są zaszantażowani tym, że w szkole się obserwuje stopnie danego przedmiotu, danego nauczyciela, czy ma lepsze niż kolega, koleżanka z innych przedmiotów w tejże klasie, w tejże szkole. I tu jest, no, chciałbym się powiedzieć, wręcz dramat nauczycieli. Ja to rozumiem. Bo są rozliczani z kryteriów niewłaściwych, ale to nie jest wina tych nauczycieli. To jest wina całego systemu nauczania, bo szkoła ma być miejscem wychowania i dydaktyki, a nie tylko dydaktyki. I w teorii jest jedno i drugie. Jest program wychowawczy szkoły w pierwszych dwóch, trzech klasach, czy może kilku. Chyba się, jeśli dobrze się orientuję, to się unika w ogóle stopni, tylko są jakieś ocenopisowe. Lepiej się znam. Dzieci wszystko wiedzą, o co chodzi. Tak, lepiej się znam może na sytuacji włoskiej, paradoksalnie. A jak tam jest, księże? Tam jest tak, że do czwartej klasy włącznie w ogóle nie ma stopni w szkole. W ogóle. I nauczyciele na koniec semestru dają rodzicom, a jak rodzice chcą, to mogą pokazać dzieciom, wyłącznie opisową opinię o dziecku. I w tej opisowej opinii o dziecku pokazują głównie cechy takie psychospołeczne. Czyli to bezwzględnie. A nie to, że świetnie liczy, mnoży dzieci. To jest zupełnie na końcu. Tylko zaczyna się od tego, jak to dziecko się czuje w szkole, czy jest pewne siebie, czy jest zastraszone. Czy jest liderem w grupie, czy jest liderem w grupie, czy jest gdzieś tam z tyłu, czy jest manipulowane. Tak, w każdym razie ma takie skłonności, czy ma taką mentalność właśnie przebojowca, mentalność zwycięzcy. Jak się socjalizuje, czy jest empatyczne, jedno z podstawowych cech. Czy ten chłopczyk, dziewczynka, no dziewczynki są z definicji empatyczne, ale czy ten, powiedzmy, chłopczyk też się wczuwa w świat kolegów, a zwłaszcza koleżanek, no już mój komentarz to już byłby genialny chłopczyk, jakby zaczął troszkę rozumieć i bardziej szanować dziewczęta i wrażliwość, ich specyfikę. Czy rośnie dżentelmen, tak? Więc, a jeśli chodzi o teorię? Natomiast w drugiej części tej opinii pisanej bez stopni jest właśnie powiedziane, że na przykład to dziecko bardziej się znajduje w przedmiotach humanistycznych, mniej na przykład w ścisłych. W humanistycznych na przykład najpierw pisząc, co lubi na przykład recytować wierszyki, lubi się zgłaszać, lubi rysować, lubi śpiewać, lubi zajęcia bardziej praktyczne, a powiedzmy, gorsze ma, czy większe trudności ma z przedmiotami, powiedzmy, ścisłymi, z obliczeniami, z ułamkami, jeśli już tam są w tej klasie, a więc tego typu opis bez stopni i właśnie najpierw cechy psychospołeczne, a potem pewne kierunki pokazuje nauczyciel, jakie to dziecko ma, jakie uzdolnienia, a jakie ograniczenia, ale zaczyna od uzdolnień i uzdolnienia takie, które na ogół w polskich szkołach są nie brane pod uwagę. Typu, powiedzmy, że lubi recytować wiersze, czy że się przykłada do kaligrafii, czy że ma jakieś hobby, czy że lubi robótki ręczne, czy że lubi
porządkować w klasie, jakoś tam odruchowo czyścić tablicę. Bardzo dużo pracy ma taki nauczyciel, który musi to wszystko opisać. Co tu jeszcze dodam, że na koniec roku to ten opis musi być zatwierdzony przez wszystkich nauczycieli, którzy uczą w danej klasie, bo już tam w czwartej klasie już tam nie tylko jest nauczyciel. I wtedy muszą wszyscy w ramach Rady Pedagogicznej zaakceptować. Więc niektórzy nauczyciele mi mówią, proszę księdza, przy niektórych uczniach godzinę, dwie schodzi przy jednym uczniu. Bo wychowawca klasy przygotowuje taki opis, czyta na głos na Radzie Pedagogicznej i wszyscy, którzy w tej klasie uczą, mają to zaakceptować co do zdania. A mogą coś dodać? Mogą coś dodać, zwykle dodają, z czymś tam się nie zgadzają. Ale to już inna historia. W każdym razie wracając do tej mentalności zwycięzców, otóż trochę się boję zachęcać nauczycieli, ale zrobię to, żeby bardziej patrzeć na ucznia indywidualnie, bardziej patrzeć też na te aspekty wychowawcze, cieszyć się i podkreślać, na przykład ktoś jest słabiutki z matematyki, czy z historii z uczniów i tam ma jedynki i dwójki, ale jest na przykład wrażliwy społecznie, jest koleżeński, życzliwy. Trzeba to na głos mówić. I trzeba powiedzieć... wtedy mamy prawo podnieść nieco stopień. Wiadomo, ten ktoś nie pójdzie na jakieś studia, na jakąś ekskluzywną uczelnię, ale będzie rósł jako człowiek, a jak nabierze pewności siebie w tych aspektach, to może wszystko. To może sporo. Wszystko może nie, ale może wtedy sporo i może się mobilizować i poprawiać w tych innych sferach. A więc... No, szkoła powinna być miejscem, gdzie każdy z uczniów powinien jakieś mieć sukcesy. I to zależy głównie od nauczycieli. Czyli jeżeli będziemy wszystkich uczniów rozliczać wyłącznie z dydaktyki i wyłącznie, czy głównie z matematyki, chemii, biologii, przyrody, a inne przedmioty będą dla nas mniej ważne, no to będzie coraz bardziej stresogenne i coraz więcej uczniów będzie miało porażki. Mówiąc tak bardzo twardo, w jednym z tekstów napisałem, że szczytem porażki w szkołach jest sytuacja, w której damy uczniowi dobre wykształcenie, ale nie damy dobrego wychowania. Ale nie damy dobrego wychowania, nie będziemy wspierać postawy takiej prospołecznej, życzliwości, odpowiedzialności, bo wszyscy, już powiem twardo na zakończenie tej refleksji, wszyscy twórcy tych najbardziej ludobójczych ideologii, już nie będę ich wyliczał, żeby się nie popłakać, w tych ideologii, które doprowadziły do ludobójstw na wielką skalę, do wszystkich tych przewrotnych dyktatur, twórcy tychże ideologii mieli najwyższe wykształcenie ówczesne, ale mieli najgorsze wychowanie. Czyli tłumaczę, wręcz to już trochę inny aspekt, ale tłumaczę nauczycielom, jeżeli nie dajecie rady wychować jakiegoś ucznia, to błagam, nie dajcie też wykształcenia. Bo jeżeli uczeń jest niewychowany i niewykształcony, to skrzywdzi siebie i parę osób. Ale jeżeli jest niewykształcony, niewychowany, ale wykształcony, to może pół ludzkości zniszczyć. To jest trochę inny aspekt, ale mocne też, słowa, księże Marku. Ale to są mocne słowa i w związku z tym, drodzy nauczyciele, nie rozliczajmy uczniów wyłącznie ze stopni, wyłącznie z nauczania. Traktujmy poważnie program wychowawczy szkoły i opisujmy uczniów także od tej strony ich postawy. I zwykle tak bywa, że ci, którzy mają jakieś ograniczenia intelektualne, są pracowici, są odpowiedzialni, są... I trzeba to zauważyć, trzeba to zauważyć, docenić, podkreślić to, co jest u nich rzeczywiście mocnego, pozytywnego, a stopnie powinny być proporcjonalne do wysiłku, jakie dziecko wkłada, a nie do efektu. Bo jeżeli ktoś jest bardzo zdolny, to nie wkłada żadnego wysiłku i odpowie na szóstkę, to ja postawię 4+ wtedy. A jeżeli ktoś jest, ma ograniczenie intelektualne, przecież nie zawiniono przez to dziecko, ale się albo i ma wtedy nauczyciel dylemat, czy 4+, czy 5 mniej. Tak często Marek powie, 5 mniej. A co najmniej, albo i 5 pełne. A więc patrzmy indywidualnie na dzieci i pamiętajmy, że najważniejsze u każdego człowieka, począwszy od dzieci, jest postawa, wychowanie, a nie wykształcenie. Ksiądz dr Marek Dziewiecki jest naszym ekspertem w tym tygodniu. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia, szczęść Boże. Wychowanie @radiowarszawa.com.pl